Dobrze. Słychać mnie? Raz, słychać. Witam was bardzo serdecznie. Ostatnio jak tutaj gościłem, to było zadanie domowe. Kto pamięta o zadaniu domowym? To było wypracowanie aż na 12, okej. Okay. A na jaki temat? Okej. Okay. To było wypracowanie o atmosferze. Należało napisać wypracowanie o atmosferze w oparciu o literaturę latynoiberyjską. I teraz proszę, żeby te prace tutaj spłynęły, ja je będę sprawdzał w domu. Dobrze. Również ostatnio jak występowałem, to miałem taką rozmowę z pewną osobą, która wyraziła pewien żal. Żal był taki, że nic nie spłynęło i nic nie wybuchło, więc nie będąc głuchy na takie głosy, postanowiłem się dzisiaj zająć bańkami. I to dlatego, że każdy z nas lubi puszczać bańki. One są takie magiczne i kruche, ale też bardzo fajną alegorię do naszego życia można z nich wydobyć. I żeby puszczać bańki, to przede wszystkim potrzebny jest nam płyn do bańek. Gdzieś on się tutaj znajduje, mam nadzieję. Dobrze. Albo się nie znajduje. Rano jeszcze był. I tak. Żeby puszczać dobre bańki, to potrzebujemy płyn, który jest przede wszystkim czysty. Jak się chcemy bawić bańkami, musimy zachować czystość. To dlatego, że taki płyn składa się głównie z detergentu. Jakiś płyn do mycia naczyń i on powoduje, że zmniejsza się napięcie powierzchniowe wody. To trudne pojęcie, ale bardzo prosto można wyjaśnić. Napięcie powierzchniowe to jest siła, z którą przyciągają się drobinki wody. Im jest ona mniejsza, to można krople wody rozciągnąć na duże powierzchnie. Nalejemy sobie trochę płynu. A tu mam takie kółka do puszczania baniek. I to kółko jest troszkę inne. Ono ma tutaj taką nitkę. Nie wiem, czy ją widać. Super. Ta nitka na razie jest luźna, bo błona bańkowa się znajduje z dwóch stron. Ale z jednej strony popsuje tą błonę bańkową i zobaczcie, nitka nam się naciągnęła, bo cały czas działa napięcie powierzchniowe. Już nie działa. Ok, napięcie powierzchniowe powoduje, że ta błona cały czas próbuje być jak najmniejsza. Woda ma zbyt duże napięcie powierzchniowe, żeby tak rozciągnąć krople. Natomiast jak dodamy płynu do mycia naczyń i kilku innych kluczowych składników, to możemy robić takie piękne oto bańki. I jak zachowujemy odpowiednią czystość, to jesteśmy w stanie zrobić różne dziwne rzeczy. Na przykład jesteśmy w stanie włożyć palec do bańki. Tylko musimy go sobie od płynu do mycia naczyń, czy do puszczania baniek pobrudzić, czy pomoczyć i wtedy nie mamy tłuszczu na naszej dłoni, czy jest on już przykryty tym płynem, można włożyć palec do środka. Można spróbować także wdmuchnąć bańki w bańki. Czasami to wychodzi. O, mamy bańkę w bańce. Poleciały. No i oczywiście można spróbować duże bańki robić.
chociaż nie zawsze one wychodzą. Patrz. Ok. I tak. Mówiłem, że z bańkami można fajnie odnośnik do naszego życia wyprowadzić. I ja sobie myślę, że my trochę jesteśmy jak taki płyn do baniek. I jak zaczynamy rosnąć, rozwijać się, dorastać, no to tak jak bańki zaczynają się rozwijać, robią się coraz większe. I no, my mamy wybór, w co możemy zainwestować nasz czas, czym chcemy się zająć, czym chcemy wypełnić nasze życie. Taka bańka za bardzo wyboru nie ma. I jak jest wypełniona powietrzem, to się zachowuje jak każda inna bańka. Po prostu opada na ziemię, bo jest cięższe. Ale można takie bańki wypełnić na przykład takim gazem, który się nazywa wodór. Całkowicie przypadkiem tutaj się trochę go znajduje. Mam ten wodór tutaj w tej piłce i teraz postaramy się napełnić bańkę wodorem i taka bańka wypełniona wodorem już się nie będzie zachowywała jak normalna bańka. One są przede wszystkim lżejsze od powietrza. I tak samo jak my wypełniamy życie zwykłymi rzeczami, no to mamy zwykłe problemy, czy to jakiś kredyt finansowy, tak problemy takie typowo światowe, ze świata. Natomiast jak wypełnimy nasze życie zupełnie czymś innym, to ono nabiera zupełnie nowej jakości. I no oczywiście, czym by tu można wypełnić nasze życie, żeby było zupełnie inne? No oczywiście modlitwą i chęcią zbliżenia się do Boga i wtedy jesteśmy w stanie obserwować, że to, co my przeżywamy, to jest zupełnie coś innego niż to, co przeżywa świat i z czym się zmaga świat. Okej, wodór. Kiedyś słyszałem, że wodór jest łatwopalny. I teraz przechodzimy do tej części, która miała zaspokoić te osoby, które chciały, żeby coś spłonęło. Takie bańki napełnione wodorem, one stają się łatwopalne. O, i nawet wybuchowe. Pięknie. Super. To sobie. Właśnie nie sprawdziłem, gdzie jest gaśnica. Tam jest, super. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy. Ale się okazuje, że takie bańki można wypełnić jeszcze czymś innym. Tutaj w tej butli mam gaz do zapalniczek. To jest butan. I tak. Tak, właśnie. O, Darek, czy ja mogę cię prosić, żebyś mi przyniósł tą gaśnicę? O, dobrze. Dobrze, że wziąłeś dwie. Nie uciekaj. Dobrze, że wziąłeś dwie, będziesz bezpieczniejszy. Nie mówisz dzisiaj słowa. Dobrze, to dobrze. Jakbyś mówił, to byśmy innego ochotnika wybrali. I tak, ja teraz napuszczam tego butanu do tego płynu do baniek i wytwarzamy taką pianę. Proszę. I tak.
której ręki mniej używasz? Nie przejmuj, ja wiem, że może to być straszne, ale nie przejmuj się. Ja to widziałem w internecie, będzie super. To tej. W takim bądź razie nabierz sobie trochę tej piany na tą rękę. Tak, tak, proszę. Nie, o tak najlepiej nabierz sobie. O, super. Ja cię chwycę, żebyś nie uciekał za mocno. No okej. Czy było strasznie? Tak, tak trochę. To dlatego, że za mało nabrałeś tej piany. Potrzebujesz zdecydowanie więcej. Proszę. Tak, proszę, nie lękamy się. O, jesteś duży, dasz sobie radę. Okej, mam gdzieś chusteczki dla ciebie. O, proszę bardzo, dzisiaj płoniesz normalnie. Okej. To zapraszam. Mamy, już ciebie zwolnię, tak. To ja zapraszam, tutaj odbezpieczymy gaśnicę. Okej. Dobrze. Teraz tak. Obiecywa. A ja jeszcze przywiozłem ze sobą dinozaura. Jest dinozaur, jest kieliszek. Dinozaura chciała mi moja córka w samochodzie odebrać. Musiałem walczyć o niego. Skończyło się kilkoma łzami, ale mam nadzieję, że mi wybaczy. I tak, spróbujemy tego dinozaura w tym płynie wymaczać. Nie patrz tam, Misia. O, jest mokry. O, tu sobie. I spróbujemy dinozaura zamknąć w bańce. Jak ktoś lubi dinozaury, to będzie taki bańkowy dinozaur. Nie wiem, czy... Nie wzleci i nie spalimy go. Nie wiem, czy to wyjdzie. Tego nie robiłem. To naprawdę widziałem w internecie. O, a może tak spróbujemy. Tak powinno się udać. No, chyba nie wychodzi złośliwy dinozaur. Nie, jest klątwa. Chyba. O tak, to jest dobry pomysł. Natomiast zrobimy sobie jeszcze trochę miejsca. I tak, teraz... Chipsy, tak, w tubie. Tuba jest konieczna. Wodór, się okazało, jest łatwopalny, ale także jest wybuchowy. Odpowiednia mieszanina wodoru i tlenu będzie powodowała, że on już się nie będzie spalał, ale wybuchnie. Chociaż zanim to zrobimy, albo nie, to najpierw to. Tak, żeby gaśnica działała. I tak, ja napuszczę teraz tego wodoru do tej tuby. Ona ma dwie dziurki, jedną tu na dole, drugą tutaj u góry. I tu napuścimy wodoru, on będzie tą górną dziurką wylatywał i tu go podpalę. Tu będzie pewien płomień, będzie się paliło, a w tym miejscu będzie naciągane powietrze od dołu. Jak tam będzie odpowiednia mieszanina powietrza i wodoru, to teoretycznie nam to wybuchnie. Zobaczymy. Będzie to dosyć głośne, więc pierwsze rzędy bym prosił, żeby może wytrzymały i miały zatkane uszy. To może chwilę potrwać. Będzie trzeba na to powiedzieć, poczekać. To jest takie... Trudno określić, ile to czasu zajmie. Dmucha,
dmucha. Jaki ładny zapach. Słucham? Siarką. No nie, siarką nie. Chipsami, właśnie tak. Nie niszczę, otwieram. Jak nie mam co w domu robić i jest impreza, to tak otwieram chipsy. Tylko trudno je potem znaleźć. Ale cóż tam, czego się nie robi dla imprezy. Dla gości, to wszystko dla gości. Dobrze, jeszcze troszkę. Ja chyba tak sobie myślę, że cofnę trochę ten stół, bo ta tuba może nam odlecieć. Nie chciałbym nikogo trafić. Dobrze. I tak. Postawimy. Teraz to jest moment, gdzie rzeczywiście można zasłonić uszy, bo wybuch jest dosyć głośny. Wybuchający wodór podobno w chemii jest, czy mieszanina wodoru z powietrzem jest najgłośniejszym wybuchem, jaki można uzyskać. Ale nie przejmujemy się tym w ogóle. O, tam już się nam zaczął płomień palić. Mam nadzieję. Sprawdzimy. Tak, pali się. To udało się zapalić nam dłuczywko. To chwilę potrwa. Ty, zgaś się już. I tak, na chwilę przed wybuchem to nam zacznie piszczeć tak troszkę charakterystycznie. To dlatego, że ten płomień będzie tak pulsował i będzie wytwarzany dźwięk. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale powinniśmy usłyszeć to piszczenie. I to jest taki nieprzyjemny moment oczekiwania, kiedy musimy czekać i czekać i czekać. I tak sobie czytałem pismo. Z tego względu, że to taki jest czas przedświąteczny i natrafiłem na taki ciekawy fragment. Mnie on zaskoczył. To było po tym, jak Jezus zmartwychwstał i grupa uczniów szła do miasteczka Emaus i oni rozmawiali ze sobą. Jezus do nich tam przyszedł, oni go nie rozpoznali. Natomiast podczas tej rozmowy ten Jezus w tej zakrytej postaci się zapytał, o czym oni rozmawiają. No i mówi, jak to nie wiesz, co się wydarzyło? No i mu tam troszkę opowiedzieli i wyraźnie zaczął się odzywać, więc teraz można zasłonić uszy. Natomiast oni wyrazili pewien żal. I teraz przeczytam. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Czyli trzeci dzień, jak Jezus został zabity i oni byli zawiedzeni. A przed chwilą oglądaliśmy piękną dramę. Było widać, jak Jezus walczył. To, że on został zabity i zmartwychwstał, to jest klucz właściwie naszej... Coraz głośniej, zaraz wybuchnie. To jest klucz chrześcijaństwa. Odkupił nasze grzechy. A oni byli zawiedzeni, bo nie wiedzieli, o co chodzi. I tak samo jak my się modlimy czasami i nie widzimy... nie widzimy... Okej. Będzie impreza. Nie. I tak jak my się czasem modlimy i nie widzimy odpowiedzi, to wcale nie znaczy, że Bóg nie działa. To może po prostu musimy poczekać, może Bóg ma inny plan, ale my ludzie byśmy chcieli tak od razu. Nam się wydaje, że mamy ograniczony czas tutaj na ziemi i czasami, Panie Boże, nie widzisz, co się dzieje, przecież tyle czasu to zajmuje. Może Bóg robi zupełnie inne rzeczy w tym momencie i chroni nas od zupełnie czy gorszych rzeczy, więc... Pięknie się ta drama tutaj wpasowała w to, o czym ja myślałem. I jakbym miał to podsumować dzisiaj, to bym powiedział cierpliwości.
Bóg działa. Dobrze. Dziękuję.